Zoom, czyli taksówkarz i niania w jednym, to pomysł rodem z Kalifornii. Zapracowani rodzice przy pomocy specjalnej telefonicznej aplikacji mogą zamówić kierowcę, który odbierze ich dzieci ze szkoły i zawiezie do domu albo na zajęcia dodatkowe. Zuzanna Falcman. Los Gatos w stanie Kalifornia. Win Nguyen odbiera 9-letnią Coco ze szkoły. How was school today, Coco? It was good. Vi jest tak zwanym zoomerem, czyli kierowcą i jednocześnie nianią. Coco to jej stała podopieczna. Wielu rodziców, którzy pracują i mają dzieci, boryka się z tym samym problemem. Są mocno zajęci i nie mają nikogo, kto mógłby zawieźć ich pociechy ze szkoły do domu czy na zajęcia. Rodziców przekonuje wygoda zamówienia kierowcy poprzez aplikację w telefonie oraz konkurencyjna cena. Przyjazd zoomera kosztuje $16, niania $6 za każde 15 minut. To naprawdę praktyczne rozwiązanie dla rodziców. Łatwiej jest im godzić swoje domowe i służbowe obowiązki z dodatkowymi zajęciami dzieci. Na pomysł wpadła pracująca matka Rituna Ryan. Potrzebowała kogoś, kto mógłby odbierać jej dzieci ze szkoły, ale jednocześnie nie chciała zatrudniać niani na pełen etat. Nasi kierowcy mogą zostać z dzieckiem na zajęciach dodatkowych, jak pływanie czy piłka nożna. I nie tylko być z nimi, ale też zarejestrować cenne chwile i wysłać rodzicom filmy. Innowacyjny pomysł chwycił i w Kalifornii robi furorę, ale nie wszyscy rodzice byliby skłonni powierzyć swoje pociechy obcym. Prawdę mówiąc, wahałbym się, musiałbym się nad tym zastanowić. W tym kraju wszystko jest bardzo drogie, a zwłaszcza nianie. Korzystałabym z takiej usługi, gdybym miała pewność, że dzieci są bezpieczne. Znakomitą większość kierowców Zoom stanowią kobiety. Muszą mieć skończone 21 lat, prawo jazdy przez co najmniej 3 lata i doświadczenie w pracy z dziećmi. Wszyscy kandydaci są dodatkowo kontrolowani przez Departament Sprawiedliwości i FBI. I mimo, że samochody przechodzą regularne inspekcje, a przeszłość kierowców jest drobiazgowo sprawdzana, to jednak firma też dmucha na zimne, bo zarówno kierowcy, jak i mali pasażerowie są ubezpieczeni na $1 000 000. Dla wydarzeń Zuzanna Falcman, Polsat News, Waszyngton.